Dzień dobry, zapraszam Państwa do obejrzenia pierwszej rozmowy z cyklu przygotowanego przez Lexicon. Dzisiaj moim gościem będzie pan Piotr Paziński, pisarz, dziennikarz, tłumacz, były redaktor naczelny pisma Midrasz. To, czym on się zajmuje w Polsce, czyli tematyka żydowska, bardzo wpisuje się w nasze cele i nasze pragnienie przybliżenia Państwu polskiej kultury, historii i obecnej rzeczywistości społecznej. Panie Piotrze, witam serdecznie i dziękuję za to, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Co Pan ma na myśli, kiedy Pan mówi, że zajmuje się Pan niedobitkami kultury żydowskiej? Pan to często mówi w wywiadach. I co oznaczają dla Pana te niedobitki? Czym dla Pana są? I czym one są teraz we współczesnej Polsce? Mówię to oczywiście troszeczkę prowokacyjnie, a troszeczkę nie. Prowokacyjnie, żeby oczywiście wzbudzić jakieś współczucie i zainteresowanie, a nieprowokacyjnie, no tak, no jestem przekonany, rzeczywiście jesteśmy takimi ostatkami po jakiejś cywilizacji, która wskutek zagłady przede wszystkim w czasach II wojny światowej, ale także i późniejszych fal emigracji, w ogóle takiej erozji, uległa no właściwie już całkowitemu zanikowi i to my w piśmie Midrasz czy w kilku małych redakcjach, w kilku małych wydawnictwach próbujemy jeszcze, czy w sztuce, czy w teatrze próbujemy jeszcze podtrzymywać coś, co w zasadzie w ciągu jednego, dwóch pokoleń jest pewnie skazane na już zanik, nie na zagładę, ale na zanik. Tak? I wydaje mi się, że każdy, kto się zajmuje sprawami żydowskimi w Polsce, czy kulturą żydowską w Polsce, czy to z powodów rodzinno-biograficzno-pochodzeniowych, czy to z powodu jakichś innych sentymentów, musi być świadom tego właśnie takiego procesu erozji. To znaczy, że troszkę powstrzymuje pewien proces naturalnego odchodzenia pewnej kultury. Że my ją możemy powstrzymać na jakiś czas, próbować jeszcze stworzyć w niej jakieś dzieła, pracować w pamięci, to znaczy upamiętniać to, co było i badać to, co było. Dlatego tak ważne uważam istnienie dobrych studiów żydowskich, które rzeczywiście w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wystrzeliły i stały się kilka placówek, warszawska, wrocławska, krakowska. To są rzeczywiście placówki, których naprawdę uprawia się studia żydowskie na najwyższym poziomie. I to są ludzie, którzy zajmują się jednak przede wszystkim przeszłością, to znaczy tym, co było, co zostało unicestwione w zagładzie, ale tym czymś, co istniało, wymiarzeniem kultury, religii, duchowości i tak dalej, czy życia społecznego. No a my jesteśmy takim malutkim dodatkiem na samym końcu tego procesu i wydaje mi się, że ta taka melancholijne poczucie bycia na samym końcu no, musi towarzyszyć każdemu, kto się tym jakoś zajmuje. No właśnie, takie poczucie bycia na samym końcu. Często zajmują się tym osoby w trzecim pokoleniu po zagładzie. A mówi się właśnie w psychologii, takiej psychologii społeczności, społeczeństw, że to trzecie pokolenie właśnie jest tym ostatnim, które tak naprawdę ma w sobie pewnego rodzaju pamięć, nawet pamięć w genach, a również jest takim ostatnim, który ma jeszcze kontakt z tym pokoleniem, które rzeczywiście było świadkiem zagłady. Czy Pan też ma takie poczucie właśnie, że to pokolenie, które tak wystrzeliło z tymi studiami żydowskimi, z eksplorowaniem tematyki żydowskiej, jest tym ostatnim i że to jest taka ostatnia szansa na to, żeby to właśnie jeszcze, żeby te studia pogłębić, głębiej jeszcze przekazać światu tę prawdę? Wydaje mi się, że to są troszkę dwie różne rzeczy, to znaczy względy biograficzne i takie faktycznie wiążące się z trzecim pokoleniem to jest jedna rzecz, a życie akademickie to jest druga rzecz. Nie zaglądając nikomu w życiorys, to jest tak, że większość dzisiejszych badaczy kultury żydowskiej czy zagłady no nie ma żadnych biograficznych czy właśnie no, czy pochodzenia żydowskiego, czy żydowskich przodków, którzy by jakby ich obligowali do tego, żeby się tym zajmowali. Zajęli się tym z różnych powodów. Tak? Od ciekawości akademickiej po to, że przez to, że to był jakiś no, dość wzięty i taki popularny temat badań. No poprzez różnego rodzaju, wydaje mi się, obligacje etyczne, tak, że warto się zajmować czymś, czego co zostało unicestwione, czego nie ma i tak dalej. No poza tym to była ciekawa cywilizacja, więc i ciekawa kultura, a dzieje zagłady też no, są jakoś bezprecedensowe, więc to, że są ludzie, którzy to badają,
to nie jest dziwne. W przypadku trzeciego pokolenia, i w związku z tym te też studia akademickie, jeśli będą dobrze prowadzone, jeśli państwo je będzie popierać i nie zniszczy na przykład edukacji i życia akademickiego w Polsce, to one będą trwałe, bo ci ludzie wykształcą następnych badaczy, następnych wybitnych specjalistów z różnych dziedzin. To mogą być dzieje hasydyzmu, to mogą być właśnie dzieje zagłady, to może być literaturoznawstwo, jidysz i hebrajskie, to może być bardzo prasoznawstwo, to może być badanie życia społecznego i tak dalej, czy religijnego. I to może być wiele dziedzin i wydaje mi się, że tych specjalistów nam przybywa, a nie ubywa, i ci specjaliści już są na tyle wysoko kwalifikowanymi pracownikami nauki, że będą w stanie, czy już są w stanie wychowywać swoich następców, czyli swoich uczniów. Czyli to jest już normalny proces życia akademickiego. A czym innym jest właśnie to trzecie pokolenie? Trzecie pokolenie to jest rzeczywiście chyba takie pokolenie graniczne. To znaczy, że jeszcze my rozmawiamy z naszymi dziadkami, bardzo często się to tak odbywa i tak to się odbywało w żydowskich domach. Podejrzewam, że nie tylko w żydowskich, że rodzice o tym mówią mniej, bo na różne sposoby odbudowują życie, czy zajmują się no już nie przeszłością, ale czymś, co dzieje się tu i teraz, a wnuki zaczynają pytać o różne rzeczy, pytać, co robiliście w czasie wojny, albo jak przeżyliście wojnę. Czy wnuki dziedziczą traumę? No pewnie dziedziczą jakąś część pamięci historycznej, która no, w przypadku żydowskich losów z II wojny światowej musi być traumatyczna. Tu nie ma innego chyba wyjścia. Jest na różne sposoby traumatyczna. Ale pewnie dziedziczą różne formy pamiętania i różną pamięć historyczną i zaczynają drążyć, zaczynają pytać, jeśli są zainteresowane i tak. I czy ich dzieci, czy już następne pokolenia zaczną pewnie pytać o to, co swoich dziadków, czyli rodziców naszych, tak? I to w ten sposób będzie się zawsze toczyć. Pewnie co drugie pokolenie, to jest ciekawy mechanizm pamiętania, że pytamy właśnie o to. Dziadkowie nas często bardziej interesują niż rodzice. Dlaczego? Nie wiem. To jest jakiś mechanizm pamiętania. Może są bardziej ekscytujące, może to dawniej było, może oni na naszych oczach odchodzą, tak? To znaczy, jak ja zacząłem pisać pensjonat, to właściwie ja zacząłem to robić w momencie, kiedy się zorientowałem, że całe to środowisko na przyjaciół moich dziadków, mówiąc krótko, czy takiej przyszywanej, dużej, patchworkowej rodziny, odeszło. Tak? Że ja właściwie wyszedłem na zero i zaczynam od takiego stopnia zero właśnie pisania. To znaczy już nie mam kogo dopytać o różne szczegóły, ale też, że na moich oczach, czy może na moich uszach kończy się pewien język. Doszedłem właśnie teraz, niedawno, do wniosku. Pensjonat był pisany w latach 2006-2008. Ukazał się w 2009 roku. To już sporo czasu minęło. I ostatnio przyszło mi do głowy, że być może ja bym go już dzisiaj nie umiał napisać z tego względu, że minęło kolejnych kilkanaście lat i że ja już mniej pamiętam. Nie tylko mniej pamiętam, bo się tam zestarzałem, tylko mniej pamiętam, bo po prostu więcej czasu upłynęło od tych żywej mowy, żywych dialogów, tego, co ja miałem w głowie jeszcze napakowane, kiedy to zacząłem pisać. Bo język bardzo szybko wietrzeje, on bardzo szybko gdzieś umyka nam. I jak się za późno za coś zabierzemy, na przykład za późno się zabierzemy za różne historie rodzinne, to nie dość, że możemy nie złapać żywych naszych właśnie dziadków, spóźnić się, bośmy mieli wiele innych ciekawych spraw na głowie, bośmy byli bardzo młodzi i zajmowaliśmy się bieżącym życiem. Nie? I nie przychodziło nam do głowy, że oni nadejdą. A jak ich już nie ma, to bardzo szybko gubimy nie tylko ich pamięć, ale też na przykład ich język. On się szybciej eroduje, niż nam się wydaje. Tak, to jest niezwykle ważne, co Pan powiedział, i niezwykle ważne jest i cenne to, że Pan rzeczywiście ocalił od zapomnienia ten język i że Pan wyraził też tą tęsknotę za tym, co było. I właśnie teraz chciałabym trochę porozmawiać o Pana obu książkach, i o pensjonacie, i o ptasich ulicach. Skąd wybór takiej stylistyki onirycznej, nieco takiej sennej, przypominającej szulcowską frazę? Dlaczego właśnie to? I dlaczego taka stylistyka, jak się domyślam, najbardziej Panu pasowała do tego, by wyrazić tę tęsknotę i by zachować ten język? Pewnie po części z moich lektur, bo rzeczywiście Szulc jest takim jednym z moich ulubionych pisarzy od zawsze.
takim, który na mnie pewnie na tyle silnie oddziałał, że to musiało być gdzieś w nieświadomości, kiedy to pisałem. No po drugie, rzeczywiście ten pensjonat, tytułowy pensjonat, czyli ośrodek, to się nazywa chyba ośrodek wypoczynkowy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, tak to się formalnie nazywa, Śródborowianka. Ja tę nazwę wielokrotnie ujawniałem, więc to nie jest żadna tajemnica. W Otwocku pod Warszawą właśnie, w Śródborowie. No przypominał taki dom duchów. Ja w nim spędziłem wczesne dzieciństwo, znaczy wakacje, potem tam przyjeżdżałem raz, drugi i jak już wreszcie takie miałem rzeczywiście silne postanowienie, że napiszę o tym jakąś prozę, to tam przyjechałem. To była jesień chyba 2006 roku, już strasznie dawno temu i zainstalowałem się tam z komputerem. Właściwie tam nikogo nie było, z wyjątkiem takiego kierownika, który to wszystko... Który dowodził całkowicie pustym domem wypoczynkowym po sezonie, więc ta stylistyka oniryczna się trochę sama narzucała. A te fragmenty, które są o fotografiach czy o dokumentach rodzinnych, no tak, no po prostu to żadna moja zasługa. Znaczy tak akurat upłynęło moje dzieciństwo wśród wielu starych ludzi. Rzeczywiście starych, to znaczy takich, którzy byli ode mnie starsi nie o 40 lat, tylko bywało, że o 60. Tak akurat się ułożyło, że myśmy tworzyli taką dość, no właśnie, patchworkową rodzinę przyszywanych wujków, ciotek i różnych ludzi bez rodzin. Nie wiem, czy to było wyłącznie żydowskie zjawisko, czy nie, no w każdym razie wielu tych ludzi rzeczywiście rodzin nie miało. I ta wojna i przeżycia wojenne gdzieś wisiały w powietrzu, ale oni też się w związku z tym trzymali razem, no i było stosunkowo mało dzieci. Bo często było tak, że ich dzieci, tych starych ludzi wyjechały, więc nie było wnuków i właściwie troszkę ja się pamiętam z dzieciństwa plątałem wśród wielu właśnie starych ludzi. No więc po pierwsze tych starych ludzi nie było już, kiedy ja to zacząłem pisać, więc to była taka dodatkowa pewnie warstwa melancholii się od razu pojawiała, tak, że właściwie piszę o czymś, co dość wcześnie w moim własnym życiu przestało istnieć. Tak. No i pewnie stąd jest taki, to właśnie wyszedł mi taki dom duchów i wspomnień i stąd ta oniryczna stylistyka, która się jakoś... I jesień w Polsce. Tak, jesień, tak, no właśnie. Która zawsze nas nastraja nostalgicznie. A czy pisząc pensjonat, będąc w tym miejscu, czuł pan rzeczywiście te, słyszał pan te głosy, czuł pan obecność ludzi, których już nie ma? To moje pierwsze pytanie, a drugie, czy oni domagali się, żeby właśnie opowiedzieć o nich? Czy czuł pan taki zew, taki rodzaj, może nie przymusu, ale rodzaj misji związanej z tym, że rzeczywiście pan jest tu i teraz, żeby upamiętnić ich język, ich losy, wydarzenia, które się działy kilkadziesiąt lat wcześniej? Wydaje mi się, że to był bardzo intensywny taki emocjonalnie czas, bo ja też wskoczyłem we własne dzieciństwo. To znaczy ja się rzeczywiście po raz pierwszy od wielu lat tam po prostu mieszkałem przez jakiś czas, tak? Więc to sobie odtwarzałem różnego rodzaju codzienne rytuały, no i jadalnia, posiłki, no, spacer po ogrodzie, różne takie. Więc rzeczywiście sobie narzuciłem taki rytm tego, jak to było, tylko że tych ludzi nie było, w związku z tym było pusto. Ja już nie byłem dzieckiem w związku z tym, tylko siedziałem z komputerem, byłem takim kronikarzem tego, co już nie istniało. Więc tak, więc to było bardzo intensywne, takie intensywne metafizycznie. Ja nie umiem powiedzieć, czy ja wierzę w duchy, tak? Chociaż mi się wydaje, że albo inaczej, czy duchy istnieją realnie, obiektywnie, czy raczej są takimi odciskami gdzieś w naszej pamięci, naszej świadomości, nieświadomości, że one gdzieś tam bytują, są takimi resztówkami na przykład po istnieniu różnych ludzi. To w gruncie rzeczy jest bez znaczenia, czy one istnieją jako taka zewnętrzna postać, czy to gdzieś obiektywnie istnieje, tak, czy są wyłącznie w naszej głowie. Na dobrą sprawę to nie ma większego znaczenia, bo skoro one są w naszej głowie, to i tak istnieją. I tak, nie czułem obecność tych ludzi, to znaczy taką rzeczywiście taką gęstą obecność głosów,
postaci i wyobrażałem sobie, gdzie oni będą chodzić, gdzie oni się będą przemieszczać, co powiedzą. Czy to był jakiś obowiązek, że ja będę kronikarzem? Nie, znaczy ja to traktowałem troszeczkę ironicznie, ale też troszeczkę z taką złością, zresztą na końcu książki dla tych, którzy czytali tam, że wiedzą, tam jest taka scena, kiedy właśnie ci staruszkowie tworzą taki korowód i się prowadzą bohatera do lasu i pojawiają się tam, wychodzą zza drzew i troszkę są zazdrośni o to, troszkę oni uważają, że on jest ich właśnie takim reprezentantem i kronikarzem, a z drugiej strony są trochę zazdrośni. To jest ich świat i żebym ja już sobie poszedł. I wydaje mi się, że ta taka ambiwalencja w ogóle, na ile my przykuwamy, czy dziadkowie przykuwają nas do swojej własnej przeszłości, na przykład bez przerwy opowiadając o swoich wojennych przeżyciach, czy nas szantażując emocjonalnie i moralnie tym, że kiedyś był głód, w związku z tym musimy zjeść obiad do końca, bo w Uzbekistanie był głód. I na ile oni nas przywiązują do siebie, a na ile są trochę zazdrośni o swoje własne przeżycia, jak my się do nich wpakujemy z naszą własną pisaniną, to wtedy niekoniecznie sobie życzą. Wydaje mi się, że to takie napięcie tam istniało. Że tak, że troszkę on pociągnie naszą historię dalej, ale z drugiej strony tak naprawdę to jest nasza historia i niech on już sobie zacznie żyć swoim własnym życiem. To jest ciekawe. Wydaje mi się, że ta ambiwalencja właśnie towarzyszy w ogóle wszelkim takim wspomnieniom i wszelkim przywoływaniom losów naszych dziadków. Nie tylko jeśli chodzi o to, o przodków żydowskich. Rzeczywiście, że z jednej strony oni strzegą tego swojego życia, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, co tam się działo, czy też jakie były ich emocje, ale z drugiej strony rzeczywiście jest takie pragnienie. Tak, opowiedz, tak. Tak, niech nasza historia zostanie pociągnięta dalej i niech trwa o niej pamięć. I właśnie teraz chciałabym nawiązać do tej pamięci i do tego, jak opowiadać o zagładzie, o tym strasznym momencie historii, który nie miał precedensu i miejmy nadzieję nie będzie kiedykolwiek powtórzony. Jak opowiadać temu młodemu pokoleniu, które już jest czwartym, czy jeszcze kolejnym pokoleniem. Co mówić? No, jeśli coś mówić i coś im narzucać, to kazać czytać dokumenty z epoki. Uważam, że ja jestem przeciwnikiem w ogóle literatury zagładowej. Uważam, że pensjonat nie jest literaturą zagłady. To jest wspomnienie z dzieciństwa, ze świata, który był zagładą jakoś naznaczony z powodu tego, że ci ludzie byli naznaczeni zagładą i pewne konsekwencje też społeczne czy ontologiczne tego świata wynikały z zagłady. Że ich było mało, że było właśnie mało rodzin, że ciężkie wojenne losy i tak dalej. Stanowili właśnie taką niedużą grupę, no bo nie mogli stanowić dużej, bo większość ludzi została zamordowana. Ale to nie jest książka o zagładzie, natomiast jestem przeciwny na pewno już dzisiaj pisaniu. To znaczy, czyli uważam, tej beletrystyce takie zagładowej beletrystyce. Rozumiem. Uważam, że ocaleńcy, których jest siłą rzeczy coraz mniej, to są ostatni ludzie, trzeba sobie to po prostu brutalnie powiedzieć, tak? Minęło prawie 80 lat. To są ludzie, ostatni moim zdaniem uprawnieni ludzie do pisania prozy, czy beletrystyki, czy poezji zagładowej. Uważam, że teraz rzecz przechodzi w ręce literaturoznawców, badaczy, historyków literaturoznawców, no tudzież antropologów kultury i tak dalej, bo to się jednak bardzo rozszerzyło, to pole badań. Którzy oczywiście powinni ten temat pociągnąć dalej, ale już nie w taki sposób, jak robił to, nie wiem, Primo Levi, Henryk Grünberg, ktokolwiek inny, tak? Tadeusz Borowski. No, znaczy nie, no, dzisiaj już nie powinna powstać powieść obozowa. A powstają i mamy tego coraz więcej. Tak jest. Co można robić? Nie należy dawać ludziom do czytania dokumentów. Uważam, że lektura na przykład wydawnictwo Solineum wydało taki wyciąg, no wyciąg, który ma prawie 1000 stron z archiwum Ringelbluma.
jak to ma, archiwum Ringelbloma, czyli podziemne archiwum getta warszawskiego, które jest takim no właśnie dokumentem wyciągniętym z otchłani dosłownie, ale też kroniką umierającego świata, tworzoną bardzo świadomie kroniką umierającego świata, przecież ludzie od pewnego momentu wiedzieli, że czeka ich całkowita zagłada i że te dokumenty, które powierzą ziemi, przeżyją ich, być może zostaną znalezione, być może nie. Żydowski Instytut Historyczny, opracowując to od lat, no stworzył już chyba 30 parę tomów grubych. Nie każdy oczywiście jest w stanie przeczytać tyle materiałów, ale taki wyciąg na przykład właśnie 800 stron czy 1000, które wydało Ossolineum w serii Biblioteki Narodowej. Uważam, że to był piękny w ogóle gest, że to jest zapisanie tej historii, archiwum Ringelbluma do polskiej historii, do polskiej klasyki, no bo to jest seria, która wydaje klasykę, ale jednocześnie to jest właśnie, to jest najlepszy podręcznik, tak, przeczytajcie to i zobaczcie, jak tam to wyglądało. Przeczytajcie dwie czy trzy dobre prozy z czasu zagłady, no i już, znaczy już, no. Albo was to zaciekawi, albo nie, albo poczujecie tutaj jakąś obligację, nie wiem, intelektualną czy etyczną, żeby sprawę ciągnąć dalej, no bo nie, to już... No i do tego oczywiście są potrzebni też dobrzy nauczyciele, no. To już jest inna kwestia. Czyli taki dziennik Anny Frank jest dużo bardziej wartościowy niż te współczesne, takie spłycające zupełnie powieści napisane przez współczesne pisarki, które nie miały nic wspólnego z zagładą. No nie, dziennik Anny Frank jest po prostu dokumentem dziewczynki, która została wywieziona na śmierć, więc to jest w ogóle autentyk, tak jak dziennik Dawida Sirakowiaka, prawda, czy właśnie te dokumenty archiwum Ringelbluma, rzeczy pisane na bieżąco. No druga faza to są rzeczy pisane, to jest literatura tworzona przez ocaleńców, która jest oczywiście przetworzeniem tematu artystycznym, często bardzo, bardzo znakomicie artystycznym. Przetworzeniem tematu, własnych doświadczeń, zapisem własnych doświadczeń. No a później już są tylko opracowania. Uważam, że taka powinna być kolejność, że to są dokumenty, literatura i opracowania. Dlatego jestem przeciwnikiem tworzenia dzisiaj literatury obozowej, czy polskiej, żydowskiej, bo to nie musi być żydowska, tak? Znaczy ktoś sobie wyobraża, co będzie w Auschwitz. No nie, no to jest wszystko... Nie do wyobrażenia też tak naprawdę. Nie do wyobrażenia i to jest też takie jakieś uroszczenie zupełnie nieuprawnione. A co pan sądzi w takim razie o literaturze faktu, która też powstaje? Powstają reportaże pisane przez współczesnych twórców, jednak w porozumieniu i za zgodą osób, które rzeczywiście przeżyły Auschwitz. Nie, no to nie ma nic przeciwko temu. To znaczy, jeśli to jest dobra literatura faktu, oparta na szerokiej jakiejś kwerendzie archiwalnej, czy na rozmowach, no powiedzmy z ostatnimi świadkami, to jak najbardziej. Nie każda osoba potrafi, nie każdy ocaleniec potrafi napisać sam. Nie wszyscy sobie z tym radzą. I oczywiście, że jeśli sprawny pisarz, dziennikarz to opracuje i poprzeplata no właśnie jakimiś, nie wiem, kwerendami, no to jak najbardziej to w ogóle, tylko że to nie jest to samo, co właśnie, co fikcja, dzisiaj tworzona fikcja, na przykład obozowa. To. A co tak naprawdę najbardziej chciałby pan ocalić od zapomnienia? Trudne pytanie, nie wiem, co ja bym chciał najbardziej ocalić od zapomnienia, tego jest strasznie dużo, to znaczy ja, we mnie jest jakaś taka zgoda, czy zgoda, no świadomość odchodzenia, tak, to znaczy odchodzenia pewnej cywilizacji. Wydaje mi się, że się interesując się wieloma innymi cywilizacjami, które przestawały istnieć, czy oglądając różne po świecie też zabytki wielkich kiedyś cywilizacji, które przestają istnieć, towarzyszy mi w ogóle takie poczucie, że losy ludzkości to jest naturalna historia zniszczenia, tak jak powiedział Zebald, jeden z moich takich no, ważnych dla mnie pisarzy. Tak? Że to jest ustawiczna historia no właśnie, albo zniszczenia po prostu, jakichś kolejnych katastrof, które nawiedzają ludzkość, no, albo też historia takiej naturalnej erozji czegoś, co przestaje istnieć. Więc ja z tym jakoś jestem pogodzony, tak? To znaczy... No,
Oczywiście cywilizacja polskich Żydów przestała istnieć w sposób wyjątkowo brutalny w ciągu kilku lat i właściwie została unicestwiona, więc to jest co innego niż cywilizacja, która podlega po prostu naturalnemu rozpadowi, tak, zmierzchowi rozpadowi, erozji. Ale no, już dzisiaj się tego odkręcić nie da, co można ocalić od zapomnienia. Jedni mówią, ocalmy zabytki, ocalmy nie wiem. Mamy w Polsce kilkaset synagog, wszystkich się nie da, ocalmy 20 najcenniejszych. Ocalmy książki, ocalmy cmentarze, zapiszmy przynajmniej wszystkie imiona tych, którzy zostali zamordowani. Nie wiem, czy mamy ocalać język. Tych zadań do ocalania jest bardzo dużo. Wraz z przyrostem wiedzy, ale też z oddalaniem się w czasie od tamtych wydarzeń, to się wydaje coraz bardziej karkołomnym zadaniem. Mi się wydaje, że jeśli idzie o literaturę, to należy po prostu ocalić. Ocalić, znaczy ocalić nie w tym sensie, że całą resztę wrzucimy w ogień, ale że będzie ona istnieć w obiegu. No, kilka egzemplarycznych tekstów, takich najważniejszych właśnie, na przykład wybór tekstów z archiwum Engelbloma, czy kilka najważniejszych książek prozatorskich, takich właśnie jak Primo Levi, jak Borowski, nie wiem, jak może niektóre rzeczy Grünberga, jak może niektóre rzeczy Irit Amiel, czy Idy Fink. Tak mówię o literaturze, o literaturze zagłady, jak poezję Grzegorza Ficowskiego na przykład, właśnie za chwilę wznawiamy odczytanie popiołów. Napisałem do tego posłowie i książka się ukaże w wydawnictwie Nisza w ciągu kilku tygodni. Właściwie są to niby znane wiersze, ale jednak jest taka potrzeba, żeby raz na kilka lat, czy nie wiem, 10 lat te wiersze przypomnieć, żeby znowu wrzucić do obiegu, że to nie wystarczy, że to odczytanie popiołów miało 5 wydań i można to kupić, bo to teoretycznie można kupić nawet za nieduże grosze na Allegro. Ale nie, to chodzi o to, żeby wznowić książkę, żeby ją wrzucić do jakiegoś obiegu też intelektualnego, żeby ten język z zabu zaczął gdzieś wybrzmiewać, być powtarzany i tak dalej, póki się nie zedrze całkiem. No więc takie rzeczy bym ocalał od zapomnienia. Łapałbym ostatnich świadków, czy ostatnich ludzi. To było oczywiście robione dość jednak intensywnie i skutecznie w ciągu ostatnich chyba 25 lat. To znaczy, że jednak się udawało zrobić dość dużo wywiadów, zapisać dość dużo ludzkich losów. No, trafia to do wielkich archiwów, których albo ktoś to znajdzie, albo nie. Nie możemy się łudzić, że to będzie wszystko w takiej pamięci czynnej, prawda, istniało. No, w pamięci czynnej będzie istniało parę tekstów, cała reszta będzie zdeponowana gdzieś na twardych dyskach naszych archiwów, z których albo ktoś to wyciągnie, albo nie. Ale tak zawsze było. Więc to do nic więcej nie poradzimy. Ale wspaniale, że w ogóle będzie z czego wyciągać, prawda? No to wspaniale, robią Państwo świetną robotę, dlatego że będziemy mieli wtedy te archiwa i będzie z czego wyciągać, tak? To jest najważniejsze. I tak jak Pan powiedział, możemy wydawać kolejne książki, kolejne wznowienia, i starać się rzeczywiście, żeby wszystkie te najważniejsze perełki zostały przez ludzi odczytane i zrozumiane. A jeszcze nawiązując właśnie do tych elementów kultury materialnej, która też ulega erozji, jak wiemy, Pana zdaniem, kto powinien wziąć odpowiedzialność za ocalanie tej kultury materialnej budynków? No pewnie państwo jednak powinno wziąć, no bo państwo tutaj, bywam sceptyczny do różnych działań państwowych, ale to pewnie państwo albo samorządy, tak, to znaczy kiedyś bym powiedział społecznicy, to znaczy społecznicy powinni różne rzeczy ocalać i to jest w sumie najfajniej, jak ludzie tak właśnie oddolnie podejmują różnego rodzaju inicjatywy. To mi się najbardziej zawsze podobało. Zawsze mi się najbardziej podobały, nie wiem, marsze pamięci zorganizowane przez trójkę społeczników niż wielkie uroczystości państwowe. Uważałem, że to jest jakoś lepsze. Oczywiście są sprawy, których społecznicy nie załatwią, tak? Społecznicy nie ocalą wszystkich zabytków. Czy nie wywłaszczą kogoś, żeby ocalić jakiś paśnie pałac, stary dworek, czy stary pensjonat. I na przykład urządzić tam muzeum. Tutaj musi wkroczyć podmiot bogatszy i posiadający więcej kompetencji, więcej możliwości niż na przykład grupka zapaleńców.
Chociaż grupki zapaleńców naprawdę bardzo, bardzo wiele, jeśli idzie o ocalanie pamięci, zrobiły w Polsce. Może znacznie więcej niż państwo. Natomiast we mnie jest chyba coraz większa zgoda, nie wiem, może to starość, na utratę, to znaczy na taką utratę, że pensjonat trochę opowiada o linii Otwocki. Ta linia Otwocka, czy linia nadwiślańska, jak się kiedyś mówiło, czyli stacje kolejnych miasteczek, które kiedyś były letniskami, dzisiaj są bardziej podmiejskimi miasteczkami na linii do Lublina. Miedzeszyn, Falenica, właśnie Otwock, Krzyżborów i tak dalej. Ten krajobraz, który ja jeszcze próbowałem tutaj utrwalić w połowie poprzedniej dekady, jeszcze poprzedniej dekady, tak? No powoli odchodzi. On odchodzi z powodów, no wkracza tam życie, wkracza tam industrializacja, tam nagle ni stąd, ni zowąd między Miedzeszynem a Falenicą pojawiła się autostrada, czy coś, jakieś przejścia dla pieszych, wielkie dojazdy, czyli coś, co właściwie no, całkowicie go odmieniło. To jest nie do poznania krajobraz. Buduje się tam na potęgę, tak? Kosztem lasu i oczywiście często kosztem krajobrazu, bo o tym się w Polsce bardzo rzadko myśli. Co zrobić z ostatnimi zabytkami? Ja nie wiem, co zrobić z ostatnimi zabytkami. Z jednej strony mam takie poczucie, że należałoby ocalić właśnie każdy Świdermajer, tak? Czyli jedno z tych drewnianych pensjonatów, które są tak strasznie charakterystyczne dla tamtych okolic, które właściwie nie ma roku, żeby któryś nie zginął, nie został spalony, nie rozpadł się ze starości. A z drugiej strony jest we mnie świadomość, że to, co tam istnieje, istnieje w sposób o tyle sztuczny i nieuprawniony, że te Świdermajery były tworzone na 20 lat. Że cała konstrukcja tych budowli była tymczasowa i to myśmy tę tymczasowość troszkę sztucznie podtrzymywali. No bo wymordowano jednych mieszkańców, pojawili się inni mieszkańcy, kwaterunek, nie było wiadomo przez dziesiątki lat, do kogo to właściwie należy. Też nie inwestowano, bo był inny ustrój społeczno-polityczny, więc to tak przetrwało i tak przetrwało troszkę, nie chcę powiedzieć nielegalnie, ale troszkę na wariackich papierach przez dziesiątki lat. No i co? I teraz się rzeczywiście dopiero zaczyna ten krajobraz unicestwiać, rozpadać. I jak ocalać? Czy ocalić jeden, czy dwa, czy trzy egzemplaryczne budynki? Może tak. Podobnie jest no, z zabytkami pożydowskimi, jak się to ładnie mówi. Obserwowałem przez wiele lat działalność w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce. I mieli stały problem, to znaczy problem, co ratować, czy ratować trzy najważniejsze zabytki, czy rozproszyć pieniądze, no bo to są wszystko pieniądze, po setce zabytków. To jest bardzo ważna decyzja dotycząca no, wszystkich zabytków, polskich, żydowskich, jakichkolwiek innych. Tak? Co w pierwszej kolejności robić? Nie wiem, kiedyś bym powiedział ratować wszystko, dzisiaj pewnie bym uznał, że należy się pogodzić, że większość z tych rzeczy, zwłaszcza takich no, nieużywanych, takich, że nie ma już naturalnych użytkowników, naturalnej społeczności, przepadnie i musimy się z tym przypadkiem jakoś pogodzić. To wiem, że to źle brzmi, ale chyba tak niestety jest i chyba to jest niestety proces naturalny. Proces naturalny, który nie dotyczy wyłącznie zagłady Żydów i Polski czy Europy, tylko chyba w ogóle no, dziejów ludzkości. Tak to zgeneralizował, że tak to się zawsze działo, że po kolejnych ludach coś istniało, przepadało, chodziło w jakiś taki wieczny recykling rzeczy i dlatego odkrywamy tylko relikty tego dawnych cywilizacji, dawnych ludów. No. To tak jak Pan wspominał, to jest ten naturalny proces erozji, który dotyczy nas wszystkich i wszystkich cywilizacji. Trochę tak jest. Oczywiście ktoś mógł powiedzieć po Egipcie, właśnie wróciłem z Egiptu, gdzie oglądałem piramidy. No te piramidy mają 4,5 tysiąca lat i to stoi, tak? Nie zostało to rozwalone. Było tak duże i tak potężne, że nawet jak wybierano stamtąd kamień na inne budowle, to właściwie stoi do dzisiaj nienaruszone.
No owszem, ale to są pojedyncze przypadki, bo jednocześnie wiele budowli z tego samego starożytnego Egiptu przepadło bez śladu. Więc przykład piramid jest raczej anomalią niż dowodem na trwałość. Owszem, są niektóre rzeczy trwałe i w Polsce też różne rzeczy będą trwałe, natomiast cała reszta przepadnie i na to chyba nie ma żadnej siły. No, może wobec tego te wartości niematerialne jednak są najważniejsze, czyli ta pamięć po prostu. Ale ta pamięć też będzie ulegała erozji. To nie będzie tak, że za 10 pokoleń będzie się pamiętało o zagładzie czy o czym innym. No, przyjdą nowe wydarzenia i oczywiście ona dołączy do jakichś tam przysłowiowych podręczników szkolnych. Być może nawet będzie stanowiła dość duży jakiś fragment jakiegoś rozdziału o historii XX wieku, ale nie możemy się spodziewać, że będzie wówczas cały czas centralnym wydarzeniem. No, będzie przybywać historii, w związku z tym będzie ubywać jej jakoś od tyłu, tak? Czy ona się będzie kompresować, czy będzie teraz mniej. Tak to widzę. Pisząc pensjonat, pisał Pan jednak w rzeczywistości realnej, prawdziwej. Ten pensjonat naprawdę istnieje i Pan tam naprawdę był. Natomiast w przypadku Ptasich Ulic próbował Pan uchwycić świat, którego już zupełnie nie ma. Ptasie ulice dzieją się w Warszawie. Nie mamy tych ulic. Warszawa, jak wiadomo, została zrównana z ziemią. Jak się pisze o świecie, który zupełnie nie istnieje? Ale ja nie pisałem o świecie, który nie istnieje. To znaczy, ja nie umiałbym czegoś takiego napisać. To znaczy, nie napisałem powieści historycznej, osadzonej w realiach, powiedzmy, Warszawy lat 30. czy kryminału retro, które są takiego, jakie są dzisiaj popularne, wchodząc w głowy tamtych ludzi, w pejzaż tamtych ludzi, w życie tamtych ludzi. Ja napisałem raczej po prostu o swoim błąkaniu się wśród śladów tego, czego nie ma. I to jest jednak zupełnie inna sytuacja, wydaje mi się. W Ptasich Ulicach nie ma przedwojennej Warszawy. Znaczy ona jest w sensie nienamacalnej obecności czy nieobecności, to jest skomplikowane. Drążyłem ten temat nicości czy nieobecności na różne sposoby, bo to mnie interesowało wtedy. Do dzisiaj mi to chyba jakoś interesuje. Natomiast tam nie ma stylizacji na to, co było. Nie umiałbym napisać powieści historycznej. Chyba nie mam takiego warsztatu. Wydaje mi się, że cierpliwości zrobienia właśnie takiej kwerendy. Podziwiam trochę autorów powieści historycznych, którzy najpierw nagromadzą sobie dość dużo dokumentacji, wyobrażeń, jakoś sobie ten świat właśnie ułożą w głowie i potem jeszcze to z różnym efektem, mniej lub bardziej zadowalającym, napiszą. Tak? Aczkolwiek nie jestem koneserem powieści historycznych, może powieści z dawnych epok bardziej niż powieści, nie czytam kryminałów retro, osadzonych w II Rzeczpospolitej. Raczej w większości przypadków mnie to irytuje, nie podoba mi się to, mam poczucie jakiegoś takiego, no pewnej sztuczności wykreowanego świata, ale wiem, że tego nie umiałbym zrobić lepiej, więc się też ich nie czepiam. Natomiast nie, w Ptasich Ulicach jest wyłącznie są ślady. Ja podążam po śladach tego, co już nie istnieje. Albo tropię jakieś elementy materialne pejzażu, topografii, które pozwalają się wyobraźni czy pamięci zaczepić, na których się coś osadza, coś krystalizuje, co jest pamięcią. Więc mnie bardziej interesuje kawałek krawężnika, czy ostatnia latarnia, która być może była w getcie, czy, niż wyobrażenie sobie, niż napisanie powieści realistycznej, czy onirycznej nawet, osadzonej w getcie. Czyli wracamy tutaj jednak do tych śladów pamięci, tak? Tak, ślady pamięci mnie bardziej interesują. Znaczy po prostu to chyba jakoś tam umiem robić, a powieści historycznej nie umiem napisać.